Siemano wariaty, Piotr Łofo, Matkat Polska, w pogoni za Sumem. Przypłynąłem specjalnie na taką główkę, troszeczkę się odsłonić od wiatru, bo dosyć wieje. Kolejny dzisiaj odcinek instruktażowy. Tak jak obiecałem, będzie to materiał dotyczący metody podwiązki, ale przy użyciu chlapaka. Chciałem Wam w kilku zdaniach opowiedzieć o tej metodzie, powiedzieć dlaczego warto stosować chlapaka, gdzie warto stosować chlapaka, w jakich okolicznościach. Ogólnie nazwa chlapak fajnie, że się przyjęła przez wielu łowców sumów. Metoda jest dosyć stara, aczkolwiek była mało używana w Polsce. Łowiąc z bryką, metodą podwiązki na odrze, stwierdziliśmy, że po prostu ryba, która wydaje dźwięk z wody, podwiązana do stałego punktu na brzegu, wydobywa właśnie z siebie taki specyficzny odgłos chlapania i stwierdziliśmy, że nazwiemy ją chlapak. Fajnie, że ta nazwa się przyjęła, ale chciałbym Wam w kilku zdaniach powiedzieć o tej metodzie. Dlaczego w ogóle stosuje się chlapaka? W jakich okolicznościach? Gdzie? Kiedy? Dlatego posłuchajcie. Generalnie sama metoda polega na tym, aby ustawić naszego żywca w taki sposób, aby wydobywał właśnie z siebie ten specyficzny dźwięk chlapania. Metoda jest banalnie prosta. Jeśli ktoś widział moje filmy dotyczące metody podwiązki, to na pewno zrozumie temat. Nie będę dzisiaj tego zestawu wynosił ręcznie. Można te zestawy oczywiście wynosić. Mi do tego dzisiaj posłuży łódka. Pokażę Wam po prostu samą istotę działania, w jaki sposób to robić. Dlaczego warto w ogóle stosować metodę chlapaka? Przede wszystkim dlatego, że jest to metoda typowo letnia, gdzie ryby bardzo często wychodzą na płytką wodę, a jeżeli nawet nie jest to płytka woda, to są to górne warstwy wody. Kolejną zaletą stosowania metody chlapaka jest to, że tak naprawdę nie musimy używać żadnego obciążenia, żadnego spławika wypornościowego, aczkolwiek nie zawsze, potem Wam wytłumaczę, dlaczego czasami warto ten spławik założyć, albo w jakich okolicznościach zakładać ten spławik dodatkowy. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, w jaki sposób chlapak, czyli metoda, w zasadzie działa na zmysły suma. Jest to ryba, która ma bardzo dobry słuch, co zresztą można się przekonać przy łowieniu kwokiem. Bardzo terytorialna, bardzo agresywna. Jeżeli słyszy coś w wodzie, co przyciąga jej uwagę, po prostu do tego podpływa, tak? Także to tyczy się również silników elektrycznych. Często, gdy są sumy aktywne, płyniemy silnikiem elektrycznym, jest duża szansa na to, że sumy mogą się podnosić, podrywać z dna, właśnie słysząc silnik elektryczny. Takie chlapanie żywca, nie wiem dokładnie, bo nikt tego tak naprawdę nie sprawdził, z jakich odległości jest w stanie ściągnąć rybę, ale na pewno jest na tyle dobrze słyszalne, że potrafi tą rybę zainteresować i ściągnąć w dany punkt, w którym nasz żywiec stoi. Tak? To jest bardzo dobra metoda. Nie jest skuteczna na każdej wodzie. Przede wszystkim chlapaka należy stawiać raczej w wodzie spokojnej bądź wolno płynącej. W uciągu jest duża szansa na to, że ryba będzie nam koziołkować w wodzie, kręcić oberki. Nawet jeżeli ją zapniemy za pysk, to tak naprawdę nie będzie ona chlapać, tylko po prostu będzie smużyć. Jeżeli nam chodzi o metodę chlapaka, trzeba postawić żywca w taki sposób, aby ten żywiec chlapał. Oczywiście nie zawsze się to udaje. Czasami ryba znajduje się 5-10 cm pod lustrem wody, aczkolwiek jeżeli odpowiednio przygotujemy sobie zestaw, znajdziemy odpowiedni punkt na brzegu, do którego będziemy się wiązać, naciągniemy zestaw, co zaraz zresztą również pokażę, ryba musi chlapać po prostu. Kolejny atut jest oczywiście to, że są niesamowicie widowiskowe brania przy metodzie na chlapaka. Sumy, w zasadzie brania często słychać, nawet nie trzeba patrzeć na wędzisko, słuchać dzwonków czy dźwięku sygnalizatorów. One wjeżdżają z taką agresją w te żywce, dlatego po prostu dla naszego wędkarskiego ucha, oka, no takie brania pozostają naprawdę w pamięci na resztę wędkarskiego życia. W jakich miejscach warto stosować takiego chlapaka? Jak już wcześniej wspomniałem, będą to raczej miejsca ze spokojnym nurtem. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w tej chwili na odrze, jest masa główek. Będą to po pierwsze okolice warkoczy, czyli tych trójkątów spokojnej wody. To jest jedno z miejsc takich klasycznych, standardowych, gdzie większość sumiarzy zaczęła łowić, bądź łowi sumy.
Kolejnymi miejscami są oczywiście podstawy główek. Oczywiście nie wszystkie główki są do tego dobre i nie w każdym okresie. Przy podstawach główek łowi się z reguły albo na główkach dosyć krótkich, czyli niewielkich, na prostym odcinku rzeki, gdzie te klatki nie są jakieś bardzo duże i sum tak naprawdę nie potrzebuje dużo czasu na to, aby znaleźć po prostu nasz zestaw. Czyli tak jak mówię, są to wszelkiego rodzaju podstawy główek niewielkich. Będą do tego również świetne wyrwy w opaskach. No niestety opaski mają to do siebie, że nie każda opaska nadaje się do tego, aby móc taki zestaw postawić. Musi być odpowiedni kąt tej opaski, czyli w odpowiedni sposób zakręcać. My musimy stać w odpowiednim miejscu na opasce, tak, żeby móc ten zestaw odpowiednio wynieść, wywieźć i postawić w nas interesującym miejscu, tak. Kolejnymi miejscami będą wszelkiego rodzaju powaliska, zwaliska drzew, tam gdzie sum potrafi mieć swoją jakąś taką dzienną stoję, kryjówkę. W takich miejscach również chlapak sprawdzi się świetnie. Kolejną jakby ciekawą opcją zastosowania tej metody jest na przykład to, kiedy namierzamy rybę podczas łowienia aktywnego. Widzimy piękną rybę, ogromny jakiś zapis, ryba nie jest skora do brania. Miejsce jest na tyle ciekawe i na tyle dostępne dla wędkarza, że może sobie rozbić obóz nawet na godzinę, dwie czy trzy i spróbować taką właśnie rybę przechytrzyć metodą chlapaka. Czyli po prostu w miejscu, gdzie mieliśmy kontakt z tą rybą, gdzie ją widzieliśmy, jest jakiś tam obszar wody niewielkiej, gdzie ta ryba ma ewidentnie swoje stanowisko. Wtedy możemy sobie po prostu taki zestaw na chlapaka zmontować, nawet wędziskiem do łowienia metodą aktywną. Wybrałem sobie taką główkę. Nam do podwiązki posłuży znak, który tu widzimy. Jest wysoki, będzie łatwo podpłynąć, podwiązać się, odpłynąć, pokazać Wam, jak napinać zestaw, jak wysoko się wiązać, jak robić długie przypony i tak dalej, i tak dalej. Także podchodzę do wędziska, opowiem Wam, jaki ja zestaw robię i kiedy właśnie warto używać tych spławików, a kiedy nie warto używać. No i dobra, słuchajcie, w ręku trzymam kijek o długości 340 cm. Jest to Black Deluxe z zestawem na podwodny spławik, ale te zestawy, które Wam pokazuję w zasadzie od zarania dziejów tego kanału, są z możliwością regulacji naszego spławika podwodnego. Biorąc pod uwagę to, że jestem nad wodą leniwy i nie chcę mi się kombinować często nad wodą, uważam, że trzeba sobie życie ułatwiać. Ten sam zestaw służy mi również do metody podwiązki i chlapaka. Jeżeli stwierdzam, że miejsce jest na tyle ciekawe i na tyle fajne, żeby zastosować metodę chlapaka, spławik, który jest pomiędzy dwoma stoperami, przesuwam po prostu maksymalnie do naszego krętlika. Przesuwam go sobie, ile tam się da. Nie musi być do samej góry, w zależności też jest, jak długi jest przypon. Ja przypony właśnie dlatego robię bardzo mocno takie uniwersalne. Staram się, żeby nie przekraczały 250 cm. Z reguły są to dwumetrowe przypony. Uważam, że taki przypon i do metody podwodnego spławika w trakcie niżówki i do podwiązki będzie odpowiedni. Dlaczego 2 i 2,5 metrowy? Dlatego, że im dłuższy przypon, tym wyżej my będziemy się musieli wiązać do stałego punktu na brzegu. Wiadomo, że nie zawsze jest szansa na to, żeby się wysoko podwiązać. Trzeba kombinować z jakimiś kijami, podpórkami i Bóg wie czym jeszcze. Dlatego starajcie się robić te przypony albo całkowicie, że tak powiem, przeznaczone do łowienia metodą podwiązki. Wtedy nie muszą przekraczać tak naprawdę metra długości. Bądź po prostu takie jak ja robię, około 2 metry w zupełności to wystarczy. I teraz tak, odnośnie jakby spławików. Warto sobie stosować te spławiki w takich kolorach, że tak powiem, widocznych na tle wody, na tle krajobrazu, dlatego że nie trzeba używać, tak jak wcześniej wspomniałem, żadnego spławika żywcowego, podwodnego itd., itd. To nam służy tak naprawdę jakby z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że po naciągnięciu zestawu widać z daleka, że spławik wyszedł ponad lustro wody, jak jest wysoko, na jakiej wysokości. Bardzo ułatwiający temat, nie trzeba wracać z powrotem
do naszego zestawu, sprawdzać, czy jest odpowiednio postawiony. To jest pierwsza zaleta stosowania ewentualnie jakichś kolorowych spławików, bądź w ogóle spławika na naszym zestawie. Ale mówię, nie zawsze jest to reguła. Jeżeli zastosujemy Adjusta Boy, czyli Outriggera, tak zwanego spławik pomocny, ja dzisiaj będę na tym spławiku wiązał nasz zestaw do tego znaku, wtedy tak naprawdę nie ma potrzeby stosowania żadnego spławika. Outrigger wychodzi ponad lustrowody, my wiemy, że zestaw został naciągnięty odpowiednio, z daleka to będzie widać, super sprawa. Kolejną zaletą stosowania Outriggera jest to, że jeżeli jesteśmy przywiązani do jakiegoś punktu na brzegu, ryba ma za sobą jakąś wyporność, także jest to jakby dodatkowy atut na to, że nie wejdzie nam ryba podczas wracania z naszym zestawem do brzegu, tak, do naszego stanowiska, nie wejdzie nam gdzieś w zaczepy. Także czy będziemy stosować tą wyporność na Outriggerze, czy jakąś niewielką wyporność właśnie w formie podwodnego spławika przesuniętego na naszym mono, zawsze to jest jakaś dodatkowa wyporność, ta ryba będzie miała, żywiec będzie miał po prostu cięższe zadanie, żeby gdzieś nam tam wejść w zaczepy. To jest po prostu frustrujące, kiedy wrócimy na brzeg, próbujemy zestaw naciągnąć, nic się nie dzieje, bo nam weszła ryba gdzieś tam po jakichś zaczepach. Także zwracajcie na to uwagę. Odradzam stosowania dużych, ciężkich spławików do metody podwiązki z dwóch względów. Pierwsza sprawa jest taka, że zestaw przy naciąganiu na chlapaka ma jakąś określoną wagę. Dochodzi do tego wilgotność plecionki, tak, czyli ciężar tej plecionki przy naciąganiu zestawu, ciężar samego żywca oraz ciężar ewentualnej bojki, którą my będziemy chcieli w formie tego spławika dużego żywcowego podnieść do góry. Im więcej, większe obciążenie, tym mocniej zestaw trzeba naciągać, tym grubszą zrywkę trzeba stosować. Uważam, że to jest bezsensowne. Starajcie się zestawy robić naprawdę takie odchudzone, żeby jak najmniej po prostu wpływać na ciężar naszego zestawu. Kolejną informacją, nie każdy podejrzewam o tym wie, ale może się zdarzyć tak, że jeżeli zestaw nawet uwiążemy na chlapaka, stosując właśnie duży żywcowy spławik, przy braniu takiego spławika, jeżeli on będzie nad lustrem wody wisiał, tak, przy braniu suma może nastąpić efekt wyrywania przynęty rybie z pyska. Dlaczego? Dlatego, że ryba pobiera przynętę, spławik zrywa, dostaje wyporności, tak, z automatu wpadając do wody i może wyrywać rybie po prostu haczyk czy tam kotwiczkę z pyska. Jest to możliwe, wiem, bo temat przetestowałem kiedyś na Wiśle. Zdarzało się tak, że ryby były niewpięte i jestem w 100% przekonany, że po prostu wyporność spławika powodowała wypięcie się zestawu, bo sum po prostu odchodząc zestawem nagle dostaje jakiegoś oporu przez wyporność tego spławika i po prostu wyrywamy ten zestaw z pyska. Także zwróćcie na to uwagę, to jest taka moja mała sugestia. Słuchajcie, myślę, że tak naprawdę to wszystko z takich informacji szczegółowych. Podpływamy za chwilę do znaku, wiążemy się, naciągamy zestaw i za chwilkę Wam jeszcze kilka zdań opowiem. Podpórka wbita na brzegu, czeka. Podpływamy sobie do miejsca docelowego, czyli do tego znaku w tym wypadku. Idę sobie teraz, w tej chwili mam w ręku Outriggera, o którym Wam mówiłem, czyli Adjusta Boy Float. Bardzo fajny temat, polecam. Był o tym również odcinek, kręciłem. Mówię, nie musi być to znak, może być to jakikolwiek stały punkt na brzegu. Chociażby ten kamień, który tutaj jest wysoko postawiony na szczycie tej główki. Trawy, cokolwiek, co jest w stanie przetrzymać nasz zestaw i po prostu nie puści. Jeżeli nasz zestaw ma około 200 cm i chcemy łowić pod powierzchnią, z automatu musimy wiedzieć, że podwiązka musi być ponad 200 cm wysokości wiązana. Czyli w tym przypadku, jeżeli będzie to 200 cm, ja postaram się zestaw podwiązać na wysokość około 250, może 300 cm. Ewentualne jakieś tam niuanse związane z wysokością będę sobie poprawiał poprzez naciągnięcie bądź opuszczenie, zluzowanie naszego zestawu. Za chwilę Wam to pokażę. Myślę, od miejsca, gdzie stoję, no jest, myślę, że około 200 cm może być, może nawet więcej. Wykorzystam sobie na wszelki wypadek ten znak, bo mam długi przypon. Podchodzę sobie, wyciągam z Outriggera snapa, quick snapa, wpinam, zaciskam i gotowe. Temat jest gotowy, teraz sobie po prostu luzuję,
i wyciągam sobie sznurek z tego outriggera i idę w stronę łódki. A i oczywiście pamiętajcie, nie zostawiajcie proszę sznurków nad wodą, zbierajcie po sobie te sznurki, bo potem my w całokształcie sumiarze mamy przekichane, wprowadzają wszelkiego rodzaju zakazy, nakazy, jakieś dziwne kombinacje alpejskie. Stosujcie, kupcie sobie, naprawdę to nie jest drogi temat, taka bojka, bądź jeżeli naprawdę szkoda wam kasy, to sobie skonstruujcie sami takie coś. To jest koszt około, nie wiem, 30 paru złotych chyba, z tego co kojarzę. Po taką bojkę każdy z nas wróci, no chyba że kogoś stać za każdym razem na każdą wyprawę kupować nowy, także naprawdę bardzo fajny temat, przydatny. No i co, odpalam silnik, odpływam kawałek na wodę i wiążemy zestaw. Zabezpieczyłem sobie outriggera, jest na sztywno. Biorę sobie wędzisko, na którym wcześniej był oczywiście przymocowany quick snap, do którego jest przywiązana zrywka. Tak to wygląda, już pokazuję, póki jeszcze mnie nie zwiało. Wpinamy się do outriggera, pyk, wpięte. Tutaj, żeby mi się tylko nic nie poplątało, a już widzę, że się zaczyna plątać. I dobra, wszystko jest w zasadzie, widzicie, gotowe do wyrzucenia, także zestaw wyrzucam za łódkę razem z outriggerem, kładę sobie spokojnie. Tak się to prezentuje na razie. To jest banalnie proste, tak naprawdę nie ma nic skomplikowanego, odpłynę jeszcze. Zwróćcie uwagę, jak się całość zachowuje, jak jest wysoko wszystko podwiązane. I zobaczcie, im mocniej zestaw naciągam kijem teraz, tym bardziej, tym wyżej zestaw nam się podnosi. Tak to wygląda. Wrócę teraz na brzeg, włożę podpórkę i pokażę wam napinanie zestawu, co powoduje. Ok, wracamy do podpory. Węduchę sobie ustawiamy. To jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Potrafią się robić jakieś luzy, tak, na naszym zestawie. Outrigger, dzięki niemu jest wyporność jakakolwiek zestawu, gdyby tam nie było żadnego spławiczka i żywiec po prostu ma ciężej, żeby po prostu nam wejść w jakikolwiek zaczep. Także podkręcam hamulec i zaczynam naciągać zestaw. No i dobra, zwróćcie uwagę, jak jest napięty kij do granic możliwości. Zestaw jest naciągnięty i teraz, gdybyśmy chcieli zestaw, powiedzmy, że żywiec wyszedł nam za wysoko, wtedy z automatu możemy ten zestaw sobie tu poluzować. On się wtedy zaczyna opuszczać, tak? Jeżeli jest ryba, dalej się nie pokazuje, wtedy wiadomo, że trzeba zestaw napiąć. Czyli regulujemy wysokość naszego żywca zawsze poprzez napięcie plecionki. Dlatego też warto wiązać te zestawy wyżej niż to na początku założyliśmy. Czyli na przykład w tym wypadku tam zestaw ma około 2,5 metra długości, plus minus oczywiście mówię. Warto się przywiązać na 3, 3,5 metra wysokości, żeby mieć awaryjnie takie widełki do tego, żeby móc tym zestawem sobie na bieżąco regulować. Za chwileczkę podpłynę z wami do zestawu, żebyście zobaczyli, jak całość się prezentuje. No i dobra, i zobaczcie, jak zestaw jest wysoko ponad lustrem wody. Spokojnie mogłem jeszcze wyżej go podwiązać, bo mówię, tutaj przypon jest naprawdę bardzo długi, 2,5 metra to już jest naprawdę długi przypon. I ciężko sobie znaleźć takie miejsce gdzieś na brzegu, żeby móc się tak wysoko podwiązać. Ale zestaw jest postawiony prawidłowo, brakuje tylko tak naprawdę chlapoczącej rybki. Zwróćcie uwagę, że spławika nie dawałem do samej góry, po prostu nie ma takiego sensu przy takiej długości przyponu. Wystarczy z daleka zobaczyć, że jest ponad lustrem wody. I tak się całość prezentuje. Banalnie prosty zestaw. Miejsca, wiadomo, te, o których wam mówiłem. Tutaj nie trzymamy się jakichś tam schematów. Znaczy schematem jedynym, którym się trzymamy, jest po prostu to, żeby nie był zbyt silny uciąg wody. Tak naprawdę tyle. Jak sami widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Jeżeli ktoś oglądał materiał związany z podwiązką, ale przy użyciu pławika żywcowego na pewno sobie poradzi, bo jest to dużo, dużo prostsze. Tak naprawdę z mojej strony tyle. Wybaczcie, jeżeli znowu się rozgadałem mocno, ale mówię, chciałbym, żeby te poradniki były jak najbardziej czytelne dla was, dla osób, szczególnie dla tych, którzy po prostu jakby zaczynają wędkarstwo sumowe, przygodę z tą piękną pasją.
Dlatego staram się tłumaczyć to jak najwięcej. Czasami może się to wydawać nie wiadomo jaką ilością informacji, ale mam nadzieję, że po prostu ta osoba obejrzy sobie ten film raz, dwa, trzy razy. Będzie sobie cofała do jakichś momentów i po prostu jak najwięcej z takiego filmu wyniesie. Kończąc oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału. Dawajcie łapy w góry, komentujcie, jeżeli coś Was dalej gryzie odnośnie tej metody czy czegoś innego. Postaram się odpowiedzieć w komentarzu bądź na jakimś Q&A. I tak naprawdę z mojej strony to tyle. Widzimy się wkrótce gdzieś nad wodą. Trzymajcie się, na razie. Hej!